Znowu uderzyłam w mikrofon. Mam nadzieję, że już dzisiaj będzie dobrze z tym dźwiękiem i że nic nam się tutaj nie wykrzaczy i że niczego nie rozwalę. A ja mówicie, żeby nie machać rękami. A człowiek jak się wkurzy na te wiadomości, tak później macha. Mikrofon rozwali, dźwięk z dupy. No nic, zaczynamy. Toki narciarskie kojarzą mi się z niedzielą i szwagrem leżącym przed telewizorem, który krzyczał wiecznie: leć, Małysz, leć! No i Małysz leciał. W sumie Polacy zawsze latali najdalej. Ale coś się wydarzyło i ciężko zrozumieć co. Bo Polacy nie zostali dopuszczeni do startu w kwalifikacjach, jako że wynik testu Klemensa Morańki na obecność wiadomo czego dał wynik niejednoznacznie pozytywny. Żeby było ciekawiej, raptem kilka godzin później polski skoczek uzyskał już rezultat negatywny. Ale i tak świat obiegła informacja, że przecież polska reprezentacja jest zdyskwalifikowana. Tyle dobrze, że możemy liczyć na naszego Adama Małysza, który stanowczo wypowiedział się o całej tej kuriozalnej sytuacji. Bo przecież jaki to fan brać w ogóle udział w zawodach i nie zmierzyć się z kimś najlepszym, to tak jakby wygrać, ale tylko trochę. Ale jak mówiłam, Małysz się zdenerwował i powiedział jasno, że nie zostawimy tego bez echa. Poczują, co to jest Polska i że skoki to zimowy sport narodowy. W ślad za nim zaraz poszedł premier Polski, Mateusz Morawiecki, jakby ktoś zapomniał, i również w ostrych słowach napisał o tym, co się wydarzyło. Nie możemy lekceważyć zagrożenia wynikającego z epidemii, ale nie może być też zgody na rażącą niesprawiedliwość, jaka spotkała naszą reprezentację skoczków narciarskich w rozpoczynającym się za chwilę konkursie czterech skoczni. Tak więc najbliższy czas będzie bardzo napięty. Zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Czy mistrzostwa odbędą się bez mistrzów? Jeśli tak, to czy wygrani będą mogli czuć się wtedy wygranymi? To jest w ogóle hit, nie? To jest hit. Trzaskowski postanowił troszkę zarobić dla Warszawki i zainwestował w fotoradary. Ile? Ano kuźwa dużo. To znaczy mi się wydaje, że to jest dużo, bo aż 2 miliony złotych za 6 fotoradarów na jednym moście. Spełniamy obietnicę i poprawiamy bezpieczeństwo w ruchu w Warszawie. Rozstrzygnę przetarg na zakup i montaż 6 fotoradarów na moście. Poniatowskiego oczywiście. Urządzenia powinny stanąć tam wiosną. Zastąpią tymczasowe rozwiązanie, czyli patrole policji drogowej, opłacane przez miasto od 2019 roku. Oczywiście, bo przecież wszystko, co robią politycy i samorządowcy, to tylko w trosce o nasze bezpieczeństwo. W końcu bezpieczniej tak z mniej wypchanym portfelem chodzić po mieście, nie? Bo przecież mniej cię okradną. Ale czym może się jeszcze pochwalić? Ano tym, że nikt mu już nie zarzuci umów z Niemcami. Bo fotoradary to nasze, rodzime, polskie, z Bytomia. Miasto podkreśla, że z mostu Poniatowskiego codziennie korzysta tysiące warszawiaków. Są wśród nich zarówno kierowcy, jak i piesi oraz rowerzyści. Dla prowadzących samochody to długi, prosty odcinek drogi z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Jeden oczywiście szczęściowo zajęty przez buspas. I to niby zachęca ich do szybszej jazdy. To, że to jest taka prosta droga, tak podejrzewam, że o to chodzi. Tam jest przepisowo 50, a miejscami 40 km na godzinę. Co do poprawy bezpieczeństwa na tym konkretnym moście, myślę, że większą ochronę dałoby barierki przy chodnikach, bo to jest jakaś masakra. Pieszy ma tam bardzo wąskie przejście. Jazda rowerem, tym bardziej z dzieckiem, to już jest w ogóle jakiś dramat. Już w ogóle był wcześniej przypadek, że dziewczyna wypadła na ulicę prosto pod przejeżdżający samochód, no i zginęła oczywiście na miejscu. Ona chyba bodajże miała zaledwie 17 lat. I choć jest to bardzo fajny punkt spacerowy, bo ja nie mówię, że nie, który prowadzi do centrum i z centrum, jednak ja osobiście zawsze pokonuję ten odcinek tramwajem, bo idąc tamtędy na nogach, to za każdym razem przeżywam taki mikrozawał.
Także panie Trzaskowski, czy naprawdę tutaj chodzi panu o bezpieczeństwo? Czy może po prostu chciałby pan zarobić? Ale to też uważam, że trzeba uczciwie powiedzieć. Bo oczywiście w zarabianiu pieniędzy ja nie widzę niczego złego. Żeby nie było. Jednak już podniesione zostały stawki za parkowanie. I to srogo, bo z 50 zł do 250. A kto będzie obsługiwał aż 6 fotoradarów na jednym moście? Po zamontowaniu fotoradary zostaną przekazane do obsługi głównemu inspektoratowi chyba tak się mówi, transportu drogowego w ramach systemu Canard. Zostaną ulokowane w ten sposób, że po 3 znajdują się po północnej i południowej stronie przeprawy. Będą zamontowane w pobliżu wież i przystanków tramwajowych od strony lewobrzeżnej. Oczywiście mnie jako osobę, która nie jeździ samochodem, tylko komunikacją miejską lub hulajnogą lub w ogóle pieszo, to mnie te fotoradary nie powinny za bardzo interesować. I nie powinny mnie ruszać, bo mandat mi nie straszny. Stłuczka zresztą też, bo tramwaj raczej ją wytrzyma. I niech mi tutaj nikt kitu nie wciska, że chodzi o jakieś bezpieczeństwo. Bo nie chodzi o bezpieczeństwo. Medycy korzystają już z dobrodziejstw antidotum i zapewne niedługo z profitów z nim związanych. Jak brak wirusa na przykład, brak konieczności odbywania kwarantanny, czy dodatkowy zasiłek socjalny, jeśli jakimś dziwnym trafem skończy się to trwałym kalectwem. Oczywiście robią sobie takie podśmiechujki, że ich chipy już działają i zapewne łączność z bazą już otrzymali. Jak wyrośnie im trzecia ręka czy noga, to będzie to zaleta. Oczywiście. Bo będzie więcej rąk do pracy, nie? I więcej ludzi będzie mogło otrzymać od nich pomoc. Oczywiście to są takie śmieszki i mity związane ze szczepionkami, bo przecież wszyscy dają nam pewność i biorą odpowiedzialność za to, że funkcje życiowe nam nie zanikną. Ale tak jak już mówiłam w którymś tam odcinku, czekam na Andrzeja. Jeden z lekarzy przyjmuje antidotum, mimo tego, że już chorował na Maurycego. Także panie Andrzeju, ten argument, który pan nam wyciągnął na wierzch, to do mnie nie przemawia. No nic, poczekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Albo co z nich wyjdzie. Trzydziestopięcioletnia kobieta została zatrzymana przez patrol policji po tym, jak próbowała wejść do mieszkania swojej teściowej w ogóle. Ale kobieta no niestety zapomniała kluczy. Jak można przeczytać na stronie tam jakiejś tam warmińsko-mazurskiej policji, funkcjonariuszom powiedziała, że nie chciała jej się czekać na męża, który przyjdzie z kluczem, bo przecież ileż można pod drzwiami stać, nie? Ja na przykład o tym coś wiem, bo wiecznie siedzę pod drzwiami na schodach. I czekam, aż Maciek wróci z biura. Sąsiedzi to już mnie w ogóle kojarzą i wiedzą i się pytają: oj, nie masz znowu kluczy, Ania? Znowu siedzisz? Znowu? Tak jakby to było takie normalne, nie? Że inni wchodzą do domu, wychodzą, a ja siedzę sobie pod drzwiami. I to taki jest u nas standard. Zawsze. Prawie, no raz w tygodniu muszę stać, nie? Ale no, wracając. Zdarzenie miało miejsce w drugi dzień świąt, około godziny 16. 35-letnia kobieta tłumaczyła swoje zachowanie tym, że zapomniała kluczy do mieszkania. Logiczne. Przecież jakby miała, to by otworzyła. Z mieszkania chciała wziąć tylko swoje rzeczy. W związku z tym, że nie miała klucza i nie chciała jej się czekać na męża, no to wzięła i postanowiła użyć siekiery. Wiadomo, no, jak wejść bez klucza? Dobrze, że chociaż tą siekierę miała. No bo... Oczywiście ona przekonywała, że ma wprawę w posługiwaniu się siekierą. Już nie takie drewno rąbała, więc takie drzwi nie stanowią dla niej jakiegoś większego problemu. Właścicielka mieszkania wyceniła szkodę na tak około 850 zł. 35-latka została zatrzymana w policyjnym areszcie za zniszczenie mienia. Może jej grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Także lepiej nosić klucze. Patrząc na to, to chyba relacje z teściową nie były najlepsze. Ale co jeszcze przykuło moją uwagę? To po kiego grzyba ten areszt? Przecież się przyznała, przecież wszyscy wiemy, że to ona. To w czym ona ma mataczyć? Rozumiem, że siedząc w areszcie
To nawet tych drzwi nie naprawi, bo jak? Może sprawa śmieszna, może głupia, ale kolejne moim zdaniem nadużycie aresztu. Jak dla mnie to jest bez sensu, no ale cóż. Ona w areszcie, teściowa bez drzwi, problem rozwiązany, a nie, jednak nie rozwiązany. No ale najważniejsze, że trafiła do aresztu, zawsze tak dobrze brzmi, nie? Że złapali jakiegoś bandytę.